dobry, pani minister. Katarzyna Lubnauer jest pierwszym gościem Onet Rano. Pani minister, jak tam nastroje wczoraj w sztabie? Akurat w sztabie nie byłam, bo dopiero wracałam trochę później z Łodzi. Natomiast chciałam powiedzieć jedną rzecz. No, ja to cały czas zastanawiam się, dlaczego wszyscy... Inaczej startuje prawica, inaczej startujemy my. My startujemy w trzech blokach. Jeżeli policzymy te trzy bloki, to mamy w sumie jako koalicja 15 października 52%. W związku z tym ja nie rozumiem do końca, dlaczego cały czas... Pani minister, może dlatego, że ostatnie tygodnie nie były jakąś wielką miłością w koalicji i wszyscy wyborcy nagle zrozumieli, że wy się po prostu między sobą kłócicie o bardzo, bardzo wiele rzeczy. Ja to nie wiem, bo to jest takie, mam wrażenie, że oczywiście, że są różnice między nami. Jakby nie było różnic, no to rzeczywiście bylibyśmy jedną partią. Natomiast jeżeli patrzymy na konflikty między Solidarną Polską czy Suwerenną Polską obecnie a PiS-em, to mam wrażenie, że my jesteśmy najbardziej kochającą się rodziną, jaka istnieje. To jest raz. Po drugie, jeśli chodzi o kwestie samorządowe, no to mnie interesuje, szczerze mówiąc, dwie rzeczy. Jedna rzecz, która mnie interesuje, bo to są właściwie polityczne wybory. Jedną to rzecz, która mnie interesuje zawsze, to są miasta. No i muszę powiedzieć, że PiS nawet właściwie nie wiem, czy w pojedynczych miastach w ogóle wszedł do drugiej tury, jeżeli gdzieś, chyba tylko w Poznaniu, tak widziałam, z dużych miast. Natomiast w większości dużych miast w ogóle ich nawet potrafi, nawet jeżeli jest druga tura, to na przykład jest dwóch konkurentów z partii obecnej. Ale pani minister, oczywiście, że można mówić, że Prawo i Sprawiedliwość nie weszło w większości dużych miast do drugiej tury, ale poprzednio nie wchodziło w żadnym. I to, że weszło w Poznaniu, to jest bardzo wyraźny sygnał dla ministra, prezydenta Jaśkowiaka, który był w prawyborach na kandydata na prezydenta w Platformie, kontrkandydatem Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. Ja przypomnę, to jest poważny polityk Platformy. Hanna Zdanowska, Rafał Trzaskowski, Truskolaski, jest jeszcze kilku, Dulkiewicz i tak dalej, w pierwszej turze zwyciężają. I to jest jedna rzecz. Rafał Trzaskowski nawet mimo tego, że przed wyborami były jakiekolwiek wątpliwości. Ja nie miałam tych wątpliwości. Wygrana w pierwszej turze i to rzeczywiście jest bardzo dobrym wynikiem. Zresztą wszystko dzięki Kładce. Tak, Kładka moim zdaniem była kluczowa. Ja przypominam, że poza wszystkim Rafał Trzaskowski też jeździł i pomagał innym samorządowcom, w związku z tym nie koncentrował się tylko na Warszawie, ale ta jego działalność była dużo szersza. No widzi pani, ja bym chciała, żeby się prezydent miasta skoncentrował na Warszawie. To, co dla mnie jest bardzo ważne, to jest to, co będzie za chwilę. To znaczy, kto ma realnie większość sejmików. Dlatego, że w poprzednich wyborach tak się złożyło, że mieliśmy mniej więcej pół na pół, 8-8. No można powiedzieć, żeby nie zdrada jednego gościa, to mielibyśmy dokładnie taki wynik również potem, jeśli chodzi o rządzenie. Potem oczywiście tam część sejmików była odbijana, ale w każdym razie było 8 do 8. W tej chwili wiadomo, że już jest w tej chwili 10 do 6, a pytanie w tych 6, jak będzie wyglądało realnie po ustaleniu liczby mandatów, że kto rządzi. Bo mówiąc szczerze, władza to nie jest wynik w exit polls bezpośrednio po wyborach, tylko to jest to, gdzie się realnie sprawuje władzę, czyli w jak wielu miejscach w sejmikach będzie realnie koalicja 15 października rządzić, a będzie rządzić w większej ilości niż rządziła dotychczas. Rzeczywiście mamy do czynienia z sytuacją, w której my rządzimy trochę ponad 3 miesiące w tej chwili. Od tamtych wyborów minęło 6 miesięcy. I widać, że jakby Koalicja Obywatelska posuwa się do przodu, natomiast to nie jest to tempo takie, żebyśmy chcieli, no wszyscy byśmy chcieli, żeby było szybciej, mocniej i lepiej. To co trzeba zrobić, żeby było szybciej, mocniej i lepiej? To jest ciekawe pytanie. Po pierwsze, jednak myślę, że za moment zaczną być widać realne wyniki pracy rządu. No bo w tej chwili mamy tak, że no my z opóźnieniem wyszliśmy do tych ministerstw, dlatego że ze względu na ten rząd tak zwany tymczasowy i te podziałania Andrzeja Dudy byliśmy, no można powiedzieć, spóźnieni w tym wchodzeniu do ministerstw. Wyszliśmy dopiero w połowie grudnia. Bardzo wielu sprawach już robimy coś i te efekty będzie widać w najbliższych miesiącach. No bo realnie rzecz biorąc, no nie wiem, jeżeli w tej chwili trwają prace nad aktywną mamą, czyli na tym, co miało też nazwę babciowym, no to wejdzie to w życie dla pierwszych kobiet prawdopodobnie po wakacjach. Jeżeli, no nie wiem, my tutaj odchudzamy podstawy programowe, no to 1 września będzie realnie widać efekty tych działań, a i tak jest to pierwszy krok jakby tych działań edukacyjnych, bo prawdziwa reforma to jest rok 2026. W wielu
obszarach, w których pracujemy, te efekty, no tak jak odblokowanie środków europejskich. No odblokowanych jest 600 miliardów złotych, no ale trafią do samorządów, trafią do poszczególnych gmin, no z czasem. To nie będzie, to nie jest tak, że w ciągu trzech miesięcy ktoś już odczuł wyraźnie, że powstała kolejna kładka w jakiejś mniejszej miejscowości, w związku z tym jest realny, ale realna czy, zmiana. Ale czy nie potrzeba jakiegoś jednego konkretnego celu, który by, że tak powiem, zawładnął umysłami wyborców? Bo mam wrażenie, że to znowu oczywiście bardzo ważne działania na rozmaitych polach. Jest ich tyle, że nawet pewnie mediom jest i dziennikarzom trudno ogarnąć wszystko, co się dzieje i co się zmienia. Plus rozliczenia, plus wszystkie komisje śledcze, działania prokuratury. No, no mnóstwo rzeczy się dzieje. Czy nie jest tak, że ugrzęźniecie trochę w tym, co kiedyś Donald Tusk nazwał polityką ciepłej wody w kranie? Że naprawiacie po PiS-ie, ale ponieważ nie macie projektu takiego, że wszyscy powiedzieliby, o wow, jeśli to zrobią, to rzeczywiście wszyscy to odczują, albo znaczna część Polaków to odczuje. Bo pani minister zaraz się powie, że KPO. No ja wiem, tylko że KPO nie jest spektakularne. Poza tym to są tak gigantyczne sumy, że nie do ogarnięcia przez zjadacza chleba takiego przeciętnego. Chyba głównym celem to powinno być to, co ja mam wrażenie, że widać już w tej polityce Koalicji Obywatelskiej, Koalicji 15 października, czyli wszystkich podmiotów, to jest poprawa jakości życia. No i niech pan zobaczy, jakie były pierwsze ważne decyzje rządu Donalda Tuska. Podwyżki dla sfery budżetowej, 20%, 30% dla nauczycieli. To było takim pierwszym sygnałem pod tytułem tak, człowiek jest ważny. Kolejną to są kwestie na przykład dla pracowników pomocy społecznej, te bony, które mają być 1000-złotowe do pensji, mimo tego, że to są najczęściej pracownicy samorządowi, a nie pracownicy państwa. Kolejna kwestia to jest właśnie takie rzeczy jak aktywna mama. Kolejna to są programy żłobkowe, które mają rzeczywiście zwiększyć dostęp do żłobków. Kolejne rzeczy to są duże zmiany w zdrowiu. Jeżeli spojrzymy na to, co robi Izabela Leszczyna, to są bardzo jasne. Na razie likwidujemy limity na pewne usługi szpitalne. Wprowadzamy te zmiany, które mają dotyczyć kobiet, które mają je bardzo jednoznacznie zwiększyć, ich bezpieczeństwo związane z ciążą i porodem. Czyli stawiamy na to wszystko, co się wiąże z poprawą jakości życia. No bo wiadomo, że poprzedni rząd Donalda Tuska to były wielkie inwestycje. To były wielkie inwestycje, po których te autostrady, drogi szybkiego ruchu, po których rzeczywiście dużo lepiej się jeździ. Po Polsce jest to zupełnie zmiana. Było Euro 2012, które spowodowało, że też zmieniliśmy się, jeśli chodzi o tą infrastrukturę sportową. I to nie mam na myśli tylko stadionów, ale również te mniejsze stadiony, takie jakby Orliki, które bardzo często teraz jak jeżdżę po mniejszych miastach, gdzie te Orliki są, to jest mowa o tym i to będzie robione, że one powinny być teraz odnowione, ponieważ rzeczywiście młodzież ma szansę tam grać. No dobrze by było, żeby były otwarte wieczorami. No ale to jest właśnie jest program, ale jest przecież program właśnie dokładnie Sławomira Nitrasa, to znaczy Ministerstwa Sportu, dotyczący tego, żeby no dobrze, były pieniądze na animatorów i żeby one były szeroko otwarte, również w weekendy dla społeczności lokalnej, również infrastruktura szkolna. Czyli tak, żeby szkoła była otwarta również w Pani minister, weekend. Ale to są plany, które, one są wielkie, one fantastycznie brzmią, one chyba dobrze. Być może są w stanie kogoś przekonać. Natomiast ostatnie posiedzenie Senatu zamiast 2 dni trwało 1,5 godziny, bo Senat nie miał nad czym pracować. Bo nie ma żadnych projektów w Sejmie rządowych, które miały być. Bo jeżeli spojrzymy na to, że w dalszym ciągu jeszcze niestety przez 1,5 roku mamy prezydenta Andrzeja Dudę, to wszystko, co się da w Ministerstwie Edukacji robić rozporządzeniami, co jest delegacja ustawowa, że można to zrobić, tak robimy. Robimy pierwszą dużą zmianę programową dotyczącą podstaw programowych, to wszystko można zrobić na szczęście rozporządzeniami. Zmieniamy, nie wiem, to, że lekcja religii nie będzie wliczana, ocena do średniej, zresztą jako nieobowiązkowy przedmiot uważamy, że to jest potraktowanie równo. Wyrównywanie, no nie wiem, teraz byłam ostatnio, informowałam to, że będziemy na równych zasadach traktujemy wszystkie mniejszości, a nie nagle się okazuje, że jedna mniejszość jest jakoś inaczej traktowana i tak dalej, i tak dalej. Natomiast wszystkie zmiany ustawowe, jeżeli wiemy, że może to spowodować weto ze strony pana prezydenta, to powiem szczerze, że to w tym momencie
trochę nas blokuje. I, tak, ale... Dobrze, ale ja dam jeden przykład. Związki partnerskie, tak? Znaczy, jak rozumiem co do tego w koalicji... Rozumiem, że związki partnerskie na pewno pan prezydent by podpisał, bo... Ale nie, ale nie, ale nie, ale... Zaraz po tym podpisał. Chodzi mi o ale to mu wyślijcie i zobaczcie. Ale nie ma sporu... Ale posłaliśmy. Ale pani minister, nie, pani minister, ale nie ma sporu w koalicji co do związków partnerskich. Wydaje się, że wszystkie ugrupowania być może poza pojedynczymi posłami i posłankami by się wyłamały, ale przejdzie taka ustawa. Dlaczego nie powiecie sprawdzam prezydentowi? Dlaczego środowiska, które czekają ile lat już na prostą rzecz? Cała Europa już nas wyprzedza, najbardziej czekam, konserwatywne kraje. Nie mam wątpliwości. Czekam na wynik pracy pani minister Kotuli i jeśli chodzi o nas akurat Nowoczesną, my przecież składaliśmy kiedyś bardzo dobrą projekt, przygotowany zresztą pod kierownictwem pani Moniki Rosy, dotyczący związków partnerskich. A to dlaczego nie ma tego projektu? Nad czym tyle siedzieć? Ale to myślę, że spyta pan pani Kotuli, ona dostała zadanie jakby porozmawiać też również z koalicjantami, przeprowadzić ten projekt, w związku z tym tutaj akurat myślę, że nie jestem dobrym adresatem. Natomiast ja pokażę po przykładzie pigułki dzień po. Przygotowano ustawę. Ta ustawa przeszła przez Sejm, trafiła do pana prezydenta. On jej zawetował. I teraz jest dyskusja polegająca na tym, że mówi się, że to rozwiązanie, które proponuje pani Izabela Leszczyna, jest gorsze od tego rozwiązania, które było w ustawie. No bo w ustawie było prosto. Idziesz do apteki, kupujesz bez recepty pigułkę dzień po, nie musisz w ogóle żadnych formalności, nie musisz nic z nikim dyskutować i tak dalej. Normalność dla kobiety w całej Unii Europejskiej. Natomiast w rozwiązaniu dotyczącym tej recepty farmaceutycznej jest to trochę już jakaś tam droga, która jest troszeczkę trudniejsza. No, to był plan B. Tak jak i był plan A w postaci ustawy, którą zawetował pan prezydent, to jest plan B. Budzi to też taką frustrację, jeżeli mamy sytuację, w której proponujemy jakieś rozwiązanie, a na końcu się to zderza z tym, że... No myślę, że też społeczeństwa, dlatego że kobiety czekają na konkretne rozwiązania. Mnie cieszy, że Izabela Leszczyna tak wiele tych rozwiązań przyjmuje, mimo tego, że ma jednak ten, to ograniczenie, jakim jest prezydent Andrzej Duda, który nigdy jeszcze w życiu nie stanął po stronie kobiet. Zawsze jak ma się zastanowić, czy stanąć po stronie kobiet, czy po stronie kościoła, to zawsze stanie po stronie kościoła. Ja bym jeszcze jedno pytanie chciała dotyczące A w przypadku pigułki dzień po jeszcze mamy do czynienia z sytuacją, której nie staną po stronie, bym powiedziała, medycyny, wiedzy i wszystkiego tego, co się z tym dzieje. Nie pierwszy raz. Nie pierwszy raz, robi to za każdym razem. Pani ministro, Prawo i Sprawiedliwość wciąż ma 34% poparcia. To nie spada, tam się nic nie wydarzyło. Czy wy macie jakiś plan na to, czy nie? No, pisma swoich jakby... Ale tych wyborców można przekonać jakoś. Oczywiście. I zapewne przekonamy ich w dłuższej perspektywie, ale my mówimy o 3-miesięcznym rządzie. Mówimy jednak bardzo, że tak powiem, krótkim czasie odbetonowy. Przecież niech pani zobaczy, na czym polegały ostatnie 3 miesiące rządów. W każdej prawie instytucji było odbetonowywanie tego, co zostało zabetonowane i uniemożliwiono praktycznie normalną zmianę władzy. Media publiczne, kwestia wymiaru sprawiedliwości. Wszędzie praktycznie minister przychodząc, zamiast realizować do przodu rzeczy, które są widoczne, na przykład w przypadku wymiaru sprawiedliwości, to żeby szybciej, nie wiem, orzekano w sądach, żeby były rzeczywiście sprawniejsze funkcjonowanie. Pierwsze, co musiał zrobić, to musiał jak saper odminowywać teren, który został zaminowany niezgodnie z zasadami państwa, w którym jednak wyborcy decydują, że zmienia się władza. No to, co było na przykład z prokuratorem krajowym. To, co się dzieje w ogóle w sądach, prokuratora, gdzie prokurator Ziobro, minister Ziobro tak pozmieniał prawo, żeby przypadkiem nawet zmiana władzy nie wpłynęła na to, kto sprawuje władzę. Ale jednocześnie stworzyliście najbardziej liczny rząd w historii III RP, więc jak myślę, to część może pracować naprzód, a część może odbetonowywać. Czasami musimy robić dwie rzeczy naraz. Ja powiem szczerze, że tak jak patrzę w Ministerstwie Edukacji, przywracamy instytucje, które naprawdę były zniszczone przez poprzedników i to, co musimy pierwsze robić, to jest z jednej strony te instytucje przywracać społeczeństwa, i równocześnie realizować zmiany, które będą realizowane. I realizujemy fragment po fragmencie. W edukacji naprawdę realizujemy. To, żeby był lekki tornister, to, żeby były podstawy programowe odchudzone. Naprawdę każdego dnia posuwamy się do celów, które sobie założyliśmy. Co prawda ostrzegaliśmy, że tak będzie, ale nasz wydawca nam nie uwierzył. Musimy kończyć. Dziękujemy bardzo serdecznie. Katarzyna Dziękuję bardzo. Lubnauer była gościem Monet Rano, a teraz... A ja gratuluję wszystkim samorządowcom, którzy w pierwszej turze wygrali, takim jak Rafał Trzaskowski, Hanna Zdanowska, Truskolaski, jeszcze kilku innych, a tym, którzy weszli do drugich tur, jak Aleksander Miszalski, życzę zwycięstwa w drugiej turze.